Bracia i siostry, pragnący świętości i zbawienia, kontemplujemy nie tylko w Wielkim Poście życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Kontemplujemy czyn Jezusa. W Nim Ojciec znalazł najpełniejsze uwielbienie, dziękczynienie, przebłaganie i prośbę. W wielkim dziele Boga człowieka ziemia najdoskonalej uwielbiła Boga. Na Kalwarii spełniła się doskonała ofiara miła Bogu. Tylko ofiara, którą złożył Syn, jest miła Bogu. W swoim liście do Efezjan zamieścił apostoł Paweł. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, byśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występku według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. My, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.
Wszystko uczynił Jezus. A co my? Co to jest zadośćuczynienie? Co to jest ta pokuta w sakramencie pojednania? W tych aktach pokutnych, które przyjmujemy, my dołączamy się do ofiary krzyżowej Pana Jezusa. Idziemy wraz z Jezusem przed oblicze Ojca. Ta pokuta sakramentalna nie jest czymś tylko symbolicznym, ale jest realnym. Pokuta zadana nam jest podjęciem dobra. Podjęciem dobra. Podjęciem jakiejś świętości. Biblijny termin grzech oznacza chybić, rozminąć się. Chybiony wybór, chybiona decyzja, minięcie się z celem, minięcie się z prawdą, z rzeczywistością, wejście w pustkę. Owszem, w pustkę dramatyczną, którą chcemy teraz wypełnić dobrem. Pokuta jest podjęciem dobra, dobrego czynu. Piotrze, czy miłujesz mnie więcej? Czy teraz miłujesz mnie więcej? To jest pytanie, które jest nam znane, pytanie kierowane do Piotra, który się nawrócił. O miłość. Zadośćuczynienie jest formą też wynagrodzenia. Wynagrodzić to dawać więcej. Tak jak Zacheusz celnik. Kościół zrezygnował z takich ostrych, negatywnych pokut, jak okaleczania się, biczowania, na pracę pozytywną, na podejmowanie wielkiego dobra. Pokuta sakramentalna ma zawsze odnosić się do Boga. Święty Jan Paweł II w wypowiedzi do penitencjarzy rzymskich kiedyś powiedział: sakramentalne zadośćuczynienie winno być przede wszystkim modlitwą. Modlitwa bowiem chwali Boga i gardzi grzechem jako obrazą Jemu wyrządzoną. Wyznaje złość i słabość grzesznika. Przede wszystkim modlitwa. To jest pierwszy z dobrych czynów. Modlitwa bowiem zdobywa Boga. My mamy tak naprawdę zawsze sprawę z Bogiem. Dlatego ta więź z Bogiem, ożywienie więzi jest przecież aktem modlitewnym, aktem nadprzyrodzonym. Tak więc, najmilsi, starajmy się tak widzieć ten akt ze spowiedzi świętej. Chcę podjąć dobro. To jest znak miłości, znak nawrócenia. Jak nieraz słyszymy na spowiedzi świętej, gdy mówimy, że zaniedbywaliśmy mszę świętą. Co teraz? Nie da się czasu wrócić. Kochaj Eucharystię bardziej. Zaangażuj serce w większym stopniu. To jest znak nawrócenia. To jest owoc nawrócenia. Ale oprócz sprawy, którą mamy z Bogiem, mamy też sprawę z bliźnimi. Grzechy nasze dotykają zawsze bliźnich. Bo jesteśmy wszyscy w ciele Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół.
ale niekiedy dotykają bardzo, bardzo jasno, bardzo konkretnie. Dlatego często używamy formuły zadośćuczynienie Bogu i ludziom. Pokuta nieraz musi przyjąć bardzo konkretny akt miłości bliźniego. Zasada sprawiedliwości. Jeśli komuś coś zabrałem, to czy spowiednik mi to powie, czy nie powie? Trzeba oddać. Trzeba oddać. To jest problem naszej ojczyzny od dziesiątków lat. Od czasów powojennych, gdzie świetlana przyszłość zrobiła prawie z nas żebraków. Wtedy trochę nasze sumienia uległy zniszczeniu przez kombinowanie, wynoszenie, nieutożsamianie się z państwem, bo to nie było nasze państwo. Ale gdzieś to w nas zostało. Nie można powiedzieć, zabiorę, wyspowiadam się, a co mam, to mam. Dlatego, że sprawiedliwość domaga się zawsze zwrotu, wyrównania krzywdy. Kimkolwiek jest właściciel, jakikolwiek byłby zasobny. Bo tu chodzi o ochronę naszego serca, naszego sumienia, by nie uległo ono deprawacji. Spowiedź święta nie może sankcjonować niesprawiedliwości i deprawacji. Niekiedy trzeba przeprosić bliźniego. Niekiedy trzeba iść pojednać się z nim. I to nie kiedy ja mam coś przeciw bliźniego. Pan Jezus mówi, kiedy bliźni ma coś przeciw tobie, idź się z nim pojednaj. Kiedy on ma coś przeciwko mnie. Ile razy grozi nasza postawa jakimś zgorszeniem. Człowiek wyrządził krzywdę, wyspowiadał się, rozgrzeszenie otrzymał. A bliźni skrzywdzony na to patrzy i powie, on mnie nie przeprosił. On mnie bardzo skrzywdził. Teraz złożone rączki do komunii idzie. Ma prawo się gorszyć. Moje nawrócenie musi objąć też człowieka. Krzywdę jemu wyrządzoną. Wtedy można mówić o pełnym nawróceniu. Oczywiście jest to niekiedy proces, jest to droga pewna. Potrzeba niekiedy czasu. My całe życie się nawracamy. Niekiedy walczymy z oporem, który jest w nas. Musimy być cierpliwi też dla siebie. Ale jeśli jest w nas pragnienie takiej sprawiedliwości, zadośćuczynienia, takiej prawości, to Pan Bóg nas doprowadzi do pełnego dobra i nawrócenia. Nieraz ktoś bardzo skrzywdzony nie chce mieć nic wspólnego z krzywdzicielem i ma do tego prawo. Nie wolno go zmusić, żeby przyjął krzywdziciela. Krzywdy są nieraz tak wielkie, że niełatwo ich naprawić. I niech nie oczekuje, że zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. My nieraz banalizujemy Ewangelię, wymagając, że wszystko ma być natychmiast w 100% ewangeliczne. Nie. Potrzeba nieraz dużo, dużo czasu. Krzywdziciel musi nieraz znaleźć inne miejsce zadośćuczynienia, wynagradzania, czynienia dobra. A jest wiele takich obszarów, kiedy można to uczynić. A ten ból, który będzie nosił w sercu, no cóż, to jest owoc jego decyzji. To jest może jego czyściec.
Siostry i bracia, zadośćuczynienie i pokuta są lekiem, są lekarstwem. Zadośćuczynienie i pokuta to jest perspektywa, która jest przed nami. Że ja nie mam tylko świadomości grzechu, nieprawości, niewierności, ale jest przede mną przyszłość, że mogę dobro czynić, że dobre mogę wyrównywać zło, te doły, któreśmy nieraz wykopali. Pokuta ma charakter leczniczy, leczący nasze serce, że jestem zdolny do dobra, że Pan Bóg mi ufa, dlatego liczy na podjęcie dobra, podjęcie miłości, podjęcie sprawiedliwości. Pokuta leczy relacje. Pokuty powinny być konkretne i możliwe do wykonania. Mamy prawo nieraz powiedzieć spowiednikowi, że nie rozumiem albo nie jestem w stanie jej wypełnić. Bo mogą być, jeśli ktoś nie widzi dobrze, trudno, żeby mógł czytać. Trudno, żeby człowiek nie mogący chodzić odbył pielgrzymkę, nawet do sąsiedniej parafii. Są nieraz niemożliwe sprawy. Dlatego mamy prawo rozmawiać, dialogować ze spowiednikiem, by wybrać dobro realistyczne, dobro możliwe. Niekiedy za szybko się usprawiedliwiamy, a nie mam Pisma Świętego, to kup, za pokutę nabądź. Zrezygnuj z czegoś i daj te kilkadziesiąt złotych na Słowo Boże. I czytaj, bo tam jest życie. Można by wiele mówić, siostry i bracia, o zadośćuczynieniu. Przyjmujemy je z pokorą. Oczywiście pokuta powinna być adekwatna do naszego czynu. Nie może tak być, jak jest nieraz z jałmużną posną. Wesele, 120 ludzi się bawi całą prawie dobę z poprawinami, a jałmużna posna 5 zł od 120 ludzi, którzy zjedli za kilkadziesiąt tysięcy nieraz. To byłoby śmieszne. Musi być jakaś proporcja. Ale chronimy się też przed pychą. Nieraz ja to muszę dostać wielką pokutę, bo moje grzechy są już takie wielkie. A ksiądz mi tylko jedno Ojcze Nasz dał. Jedno Ojcze Nasz. Tam są wszystkie akty penitenta. Jedno Ojcze Nasz nas zbawić może. Kiedyś opowiadała mi parafianka. Proszę księdza, moja siostra spowiadała się u sługi Bożego księdza Aleksandra Woźnego. Była przepyszną dziewczyną. Wiemy, co to słowo znaczy. Przepyszna. Spowiednik to zrozumiał. Odczytał bardzo szybko, że jest jakiś problem z pychą. I mówi ta pani, wie ksiądz, jaką jej zadał pokutę, proszę iść i ucałować posadzkę kościoła. Nic więcej. Tylko prosty gest. Ale była to pokuta pewnie ciężka. Nawet te małe przyjmujemy w duchu posłuszeństwa jakiegoś. Przyjęte z posłuszeństwem stają się aktem doskonałym, wielkim, ważnym i dobrym, wystarczającym. Siostry i bracia, musimy się modlić o dobre przeżycie tego sakramentu, o poznanie go. Spełniając te wszystkie warunki, o których żeśmy mówili, widzimy, że w tym znaku sakramentalnym jest wielki sens. To nie jest jakaś magia,
Tam jest przeżycie spotkania z Bogiem. Tam jest przeżycie nawrócenia. Nie ma gestów magicznych. Jest postawa serca, postawa woli, decyzja, którą Bóg przyjmuje, umacnia i błogosławi. Dzięki Bogu ta decyzja staje się czymś prawdziwym. W sakramencie pokuty dokonuje się oczyszczenie z brudu, z błota ziemskiego. Bóg wydobywa drogocenną perłę. Tą perłą my jesteśmy. Tyś jest mój Syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Jam Cię dziś zrodził. Nie ma innej rzeczywistości w szczerym przeżyciu tego sakramentu. Bóg odnalazł drogocenną perłę, oczyścił, przywrócił żywą relację, bo my jesteśmy relacją z Bogiem. Żyjemy z Bogiem, dzięki Bogu. Tu jest samo życie.